Dzień dobry kochani, witam was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na podwójny unboxing. Jeden jest z Avonu, pudełko jest jeszcze nieotwarte. Drugi to jest już otwarte pudełeczko z Oriflame. Ja jestem konsultantką tylko w Avon, resztę z Oriflame zamówiłam po prostu od konsultantki. I może przejdziemy do zamówienia z Oriflame najpierw, ponieważ tego jest po prostu mniej. Spełniłam promocję, ponieważ była taka promocja, żeby dostać ten balsam Eclat Femme za 12,99 zł, trzeba było kupić produkt z określonych stron. Ja tę promocję spełniłam, wybrałam sobie maseczkę. To jest maseczka odświeżająca z ogórkiem i ona jest też chłodząca. Kosztowała chyba 2,49 zł. Również właśnie mam ten balsam Eclat Femme. On ładnie pachnie. Jednak czuć, że jest takie coś jakby mlecznego. Jakby nie wiem, czy gliceryna. Może nie gliceryna, ale coś czuję w składzie. Że po prostu jednak czuć, że to jest balsam. Zobaczcie skład. Tak, jest gliceryna i dlatego to nie ma takiego samego zapachu jak perfumy. Ale ten zapach mi się podoba. Bardzo lubię właśnie perfumy Eclat Femme. Również mam tutaj 5 próbeczek, to jest Pure Euphoria Jordani Gold i miałam 2 próbki tego podkładu, stwierdziłam, że na razie nie chcę pełnej wersji, bo rzadko używam podkładu, więc po prostu wybrałam sobie odcień, który już miałam, czyli 3 razy ten beige i raz wanilia i raz porcelain, ponieważ beige jest troszeczkę dla mnie przyciemny, a niestety wielkimi krokami zbliża się zima, moja skóra będzie coraz bardziej jaśniała i stwierdziłam, że chcę coś jasnego. Mam tutaj również podkład Vanilla Neutral i to jest ten Everlasting Sinks The One. Kiedyś już miałam próbki właśnie tego podkładu, sprawdziły mi się dobrze i do tej pory po prostu, zanim się zdecyduję malować codziennie, a pewnie to potrwa jeszcze kilka lat, no to stwierdziłam, że będę brać po prostu próbki tymi próbkami, ten raz na miesiąc od święta się maluję podkładem. Także wystarczy mi to na pewno na długo. Mam tutaj jeszcze krem z awokado, nigdy go nie miałam, będę testować, to jest pojemność 75 ml i zaraz sobie zobaczę, jak on jest. Powiedziałabym, że jest dosyć taki nie jest za gęsty ani za rzadki. Pachnie ładnie, też jest, zobaczcie, na bazie jest woda i na drugi w drugim miejscu mamy glicerynę. Mamy w składzie też alkohol, ale mnie nie przeszkadza alkohol w kremach jakoś. Krem jest bardzo lekki. Jeszcze czuję, że skóra jest taka lekko wilgotna, ale tak przyjemnie. Przyjemnie też pachnie. No tak jakby takim olejkiem właśnie z awokado. Również moja ulubiona maseczka do włosów z awokado. Też mam właśnie w składzie glicerynę, bardzo mi pomagała na włosy, więc od czasu do czasu ją sobie kupuję. Ona wystarczy na 2 użycia, także super. To mydełko również miałam, wzięłam, bo dobrze się sprawdza do prania. Cudownie pachnie, właśnie taki delikatny zapach masła shi. Tutaj zostały mi już tylko próbki perfum, już sobie rozpieczętowałam. Nic jeszcze nie wąchałam, jakoś tak wyszło, że nie mogłam przetestować. Mam tu Amber Elixir. I czuję przez ten otworek, że ładnie pachnie. Mam również Divine. Przepiękna w ogóle fiolka, taki niebieski zapach. Mam nadzieję, że niebieski zapach, niebieski kolor tych perfum. Mam nadzieję, że mi się spodoba, bo wąchałam w katalogu i przyznam, że kusi mnie kupić większą wersję. Signature. Lucia. Mam, uwielbiam. Joyce Rose. Be the Wild Legend. To jest zapach dla niego. Signature,
Tylko to jest wersja niebieska, a tamta druga jest ta pomarańczowa, bodajże taka bardziej żółta. Love Potion So Tempting. Mam nadzieję, że nie słyszycie rąbania drewna i cięcia drzewa za oknem. Jeśli tak, to sorki. Możecie słyszeć też mojego psa. Mam też Eclat Mon Parfum. Radiant Peony z Women's Collection. Lost in You. Elvi. Lost in You. Mam dla niego i dla niej. I nie wiem, która wersja jest która. W tej chwili. Jordani Gold Original. Be the Wet Legend. Okej. Okay. Ups. Soul Fever. Hair. Eclat Femme, właśnie mój ulubiony zapach. Eclat. Powdery Mimosa Women's Collection i Swedish Experience, to jest Blazing Warmth. A to, co mi uciekło, to jest Wake Up Feel Good. I to jest wszystko na Oriflame. Przechodzimy do Avonu. Otwieram sobie paczuszkę. I pierwsze, co mi się rzuca w oczy, tym razem na szczęście nie faktura. Zamówiłam z wyprzedaży tą torbę z tukanami, która kiedyś była w normalnej sprzedaży, jak się spełniło warunki. Ona trafiła pierwszy raz nie pamiętam, w którym miesiącu, w zeszłym roku. Tak, w miesiącach letnich. Zamówiłam sobie również z wyprzedaży mydełko. Skincare nigdy go nie miałam, więc chętnie przetestuję. Również mam skrub do twarzy Perfectly Purifying. Mój ulubiony skrub. I właśnie często go używam. Zamówiłam sobie zestaw trzech kremów. Za 19,99 Planet Spa Aromaterapii. Uwielbiam ten krem z... On jest z olejkiem miętowym i eukaliptusem i muszę po prostu wyciągnąć i powąchać. No trudno, będę rozwalała wszystkie pudełka, bo to i tak jest dla mnie. I tak, pierwszy prezentuje się w ten sposób. Jest to Energize z włoską bergamotką i olejkiem cytrynowym. Powiem Wam tak, nie lubię zapachu bergamotki. Ale tutaj czuję bardziej tą cytrynkę i nie przeszkadza mi tu zapach bergamotki, bo po prostu na razie jej nie czuję. Zobaczymy, jak będzie na ręku. Tutaj mam już balsam, więc nie będę po prostu smarować. Ten krem już miałam, on mi się cudownie sprawdził. Wspaniale wyważony zapach. Właśnie w ogóle cudowne są, zobaczcie, jakie wspaniałe są te opakowania. Piękne po prostu. Bardzo, bardzo taka, można powiedzieć, że luksusowa szata graficzna, jak dla mnie. Też taki sam biały. Ale to jest mój ulubiony zapach. Eukaliptus i ten olejek miętowy wspaniale mi nawilżał ręce. Był leciutki, dobrze się wchłaniał. I mega się po prostu cieszę, że go mam, bo po prostu go uwielbiam. To jest najlepiej sprawdzający się jak do tej pory krem z Planet Spa. A trzeci krem to jest olejek rumiankowy i lawenda francuska. I pachnie bardzo ładnie, też zapach jest wyważony,
Będę na pewno testowała w przeglądzie katalogu, dam Wam znać, ponieważ te kremy, one się przewijały gdzieś tam w katalogu. Więc na pewno dam Wam znać, jak się sprawdza. O tym kremie z eukaliptusem i olejkiem miętowym mogę powiedzieć, że jest dosyć treściwy. Zamówiłam również dwie mgiełki i była taka promocja, że jeśli zamówi się z określonych stron produkty za 8,49 jeden kosztował, zamówi się dwa produkty w tej cenie, to trzeci otrzymuje się za złotówkę i ja wybrałam sobie Berry Cake oraz czarna wiśnia i gałka muszkatołowa. I tutaj mam w pobliżu herbatkę, więc żeby tam nic nie napsikać, to zrobię to po prostu pod biurkiem jakoś, obok. O. Jest ten zapach. Czuć kwasowość czarnej wiśni. I lekką słodycz, ale nie wiem, jak pachnie gałka muszkatołowa, więc skojarzyło mi się w pierwszej kolejności z cynamonem. Ale zapach ładny. Szkoda, że daje alkoholem od samego początku. Drugi zapach to Berry Cake. Poczekam, aż wywietrzeje. To właściwie nie czuć alkohol. Słodki. Czuć jagody. Trochę jednak czuć alkohol. I czuć ciasto czekoladowe. Boże, cudowny zapach. Słuchajcie, na święta, jeśli lubicie słodkie zapachy, albo lubicie ciasta czekoladowe z nadzieniem jagodowym, jakimś, nie wiem, jeszcze wisienki, coś takiego lekko kwaskowego, polecam bardzo, bardzo cudowny zapach. I właśnie do tej, jako trzeci produkt, no bo żal nie skorzystać, a i tak chciałam obie te mgiełki, wybrałam sobie Romantic L'Amour, to jest żel pod prysznic kremowy. To prawdopodobnie będzie na prezent dla kogoś. Teraz tak, czy tutaj jeszcze mam coś? O, jeszcze z katalogu mam nowy żel pod prysznic, gingerbread, czyli on powinien pachnąć pierniczkami. Słyszałam opinię, że pachnie... No, otwórz się! Nie mogę otworzyć. Że pachnie sztucznie. Nie mogę go otworzyć, co jest grane. Dobra, zaraz go zobaczymy. W takim razie, skoro że stwierdził, że zrobi mi na złość i nie chce się otworzyć, okej. Okay. Z Focusa zamówiłam nowość. To jest krem Today, Tomorrow, Always o zapachu Tomorrow. I teraz sobie delikatnie na rękę wezmę taką dosłownie ciupineczkę. Opakowaniem sobie zepsułam paznokieć. Krem jest, powiedziałam, że dość gęsty, treściwy. I pachnie tym perfumami Tomorrow po prostu. Ale też właśnie czuć krem. I teraz pytanie ze 100 punktów, gdzie jest skład? Tutaj. Również ma w składzie glicerynę i parafinum liquidum. Jeżeli przeszkadza Wam to, no to krem nie dla Was, ale jeżeli nie, no to jak najbardziej. Mnie akurat kremy z różnymi parafinami i tymi sprawami nie przeszkadzają, więc okej. Okay. Zamówiłam sobie jeszcze 5 próbek tego serum z kwasem hialuronowym, ponieważ ja go używam i bardzo dobrze mi się sprawdza. Nawilża i wyrównuje moje pierwsze zmarszczki pod oczami, chociaż one są bardziej po odwodnieniu i skóra mi się szybciej postarzała i taką skórę suchą.
pod oczami, więc po prostu to mi bardzo pomaga, przy czym nie podrażnia mojej skóry, co jest dużą zaletą. Zamówiłam również balsam do ust z składnikami odżywczymi, emolientami. Takie świąteczne opakowanie. Zamówiłam także, to też jest z Focusa, dwie kredeczki. To są nowości. I tu macie skład jednej. Nie jestem pewna, czy one się tak samo mają w skład, czy nie. Tutaj drugi skład. I ja sobie wzięłam dwa odcienie, które mi najbardziej przypasowały. Pierwszy to jest Golden Topaz, ponieważ lubię takie złote odcienie na oczkach. I już się złamało, serio. Nie będę komentować. To się zdarza. Tak wygląda. Przepiękny, taki złoty, złoty taki, powiedziałabym, że może z lekką nutą żółtej ochry, wiecie, taki leciutki jakby brąz tutaj był, ale podoba mi się. Drugi odcień to jest Tanzanit i to jest taki ciemny fiolet z nutą śliwki, widzicie, taki podton. Pod ton czerwony, ale bardzo ciemny. Ciemniejszy od śliwki. Teraz pytanie ze 100 punktów. Gdzie mam pokazać Wam próbki tego? Otóż z wyprzedaży zamówiłam sobie pomadkę, na którą polowałam wcześniej, ale została tak szybko wycofana z katalogu, że nie udało mi jej się złapać. Avon Trend. Ja wybrałam kolor orange. No i teraz jak Wam pokazać, jak mam wszystko w perfumach i kremie? No trudno. Najwyżej tym razem po prostu nie pokażę. Odcień jest dosyć soczysty. Z tego, co widziałam, to Marcia nagrała cały przegląd tych pomadek, więc podlinkuję Wam w opisie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Osobiście mogę powiedzieć, że bardzo mi się podoba to opakowanie, takie piękne, różowiutkie, metaliczne, tutaj takie czerwono-różowe, tutaj taki... No ten plastik mniej mi się podoba, ale ma drobny brokat, więc okej. Zamówiłam również z wyprzedaży 3 próbki, żeby wrócić do tych zapachów i zdecydować, bo kiedyś chciałam kupić perfumetki, ale do tej pory nie wiem, którą jest oczywiście. To jest seria Artistic, Magnolia, Iris i Patchouli. Patchouli jest taki dosyć pikantny, specyficzny, więc nadałby się na zimę. Mamy też podobno pierwsze perfumy w Avonie. I zaraz zobaczymy, jak one pachną. To jest Faraway Beyond. Ja zamówiłam sobie też jeszcze próbki tych szminek z serum Blossoming Pink. I tutaj mam ich chyba razy 3 te Blossoming Pink. Refreshing Petal. Rejuvenating Nude. Blossoming Pink, tak. I tutaj Refreshing Petal. One bardzo dobrze mi się sprawdzają na usta. Wprawdzie jak piję wodę albo wycieram usta, to odczuwam lekką gorzkość tego preparatu. Natomiast uważam, że są warte uwagi, bo dobrze chronią moje usta, odżywiają.
I kolory są naprawdę piękne, więc można mieć ochronę i szminkę. A jak oddzielnie stosuję balsam, a oddzielnie szminkę, no to różnie z tym bywa, bo szminka szybciej się zjada. Czy uda mi się otworzyć? O, udało się! W ostatniej chwili udało mi się otworzyć ten gingerbread. I to pachnie dosłownie jak korzenne ciasteczka. Takie typowo nawalone imbirem. Nie mam pojęcia czym jeszcze. Typowe ciasteczka świąteczne. Pierniczki, ale takie właśnie z dużą ilością jakiegoś imbiru, cynamonu. Teraz pytanie, jak ja mam to otworzyć? Na chwilę obecną tego otworzyć nie potrafię, więc nie będę tego rozrywać, bo mi się wszystko zaraz rozleje. Więc po prostu w przeglądzie katalogu dam wam znać, co sądzę o tym. Zwłaszcza, że jestem troszkę przeziębiona i nie chcę teraz tu robić smrodu. I ostatnimi rzeczami jest już katalog taki. O, jaka piękna sukienka. Naprawdę ideał, ideał, przepiękna. Jest taki katalog bardziej świąteczny. I mega mi się też podoba ta bransoletka. Przepiękna jest. Jest też katalog. Tak się prezentuje. I oczywiście fokus. No i fakturka. I z tego zamówienia to wszystko. Kochani, w tym odcineczku to wszystko. Wiem, że był troszeczkę długi, ale chciałam coś opowiedzieć jednak o tych produktach. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeżeli tak, oczywiście zapraszam do zostawiania łapek w górę, komentarzy. Piszcie koniecznie, co Wam się sprawdzało z tych produktów. Jeżeli któreś mieliście, co Wam się nie sprawdziło jednak. Co mi polecacie? Wiecie, taka wymiana zdań. I oczywiście, jeśli nie chcecie pominąć moich innych filmików, które nagrywam o tematyce kosmetycznej, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!